Zdrowia. Problemem Berniego Sandersa, który nie mieszka w Izraelu, tylko w Ameryce, nie jest to, że jest socjalistą, tylko to, że nienawidzi Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, z amerykańskimi demokratami teraz wybierają swojego, muszą nominować swojego kandydata. Bernie Sanders wygląda na to, że on jednak jest na szczycie, może jest najbardziej popularnym, czy najwięcej ma głosów. W zasadzie Partia Demokratyczna wybiera socjalistę, no i on się deklaruje jako socjalista. No ale tu nadchodzi takie podobne ostrzeżenie z Partią Pracy w Wielkiej Brytanii. Ten brytyjska Partia Pracy pod tym Jeremym Corbyn w zasadzie dostała w dupę nieźle i ideologia jego, no to jest, można powiedzieć, ta sama Partia Pracy i dzisiejsza Partia Demokratów Socjalistów, to są te same plany. I Partia Pracy dostała największego kopa od 1935 roku. I to jest niezależnie od tego, że Partia Pracy i Corbyn miał całą masę tych oszalałych lewaków w Anglii i to samo, co Sanders ma, całą tą masę młodych, oszalałych lewaków w Ameryce. No, ludzie, Brytyjczycy wiedzą co ten socjalizm zrobił w Wielkiej Brytanii i w zasadzie to teraz mówił, co będzie się działo, tak? On proponował wszystkie usługi, wszystkie no, przemysły, transport, upaństwowić nawet internet, łapa rządowa, łapa państwowa w zasadzie wchodziła wszędzie, cały stan, no państwo, rząd i tak dalej miał być włączony we wszystko, no i miały być podatki. No jak zwykle obiecują podatki dla najstarszych, no, dla najbogatszych, no ale średnia klasa się orientuje, że to nie ma tylu bogaczy, żeby ich opodatkować, no i prędzej czy później klasa średnia jest opodatkowana, a nie tylko bogaci. No i Dlatego był taki ten powód, że Partia Pracy po prostu padła na pysk. No ale nie tylko ekonomia była tym takim powodem, no bo ogólnie Brytyjczycy no, bardziej wierzą Partii Pracy, jeżeli chodzi na temat, powiedzmy, zdrowia, no bo wiadomo, że takie socjalne, socjalistyczne podejście, no to jest bardziej takie szerokie i rozdawnicze. Szkoły, no to też wiadomo, że to jest państwo socjalne, rozdawnicze, no ale jednak podatki, no to ludzie nie lubią jednego z drugim. No i konserwatyści troszeczkę bardziej są szanowani za ten mniejsze bezrobocie. No ale to nie dotyczy Sandersa, bo nie tak jak Amerykanie. Brytyjczycy doświadczyli już przez lata tych socjalizmu demokratycznego, przez kilkadziesiąt ładnych lat, w zasadzie można powiedzieć o II wojny światowej, no to tam był taki miękki, wolny socjalizm, no nie było stalinizmu, nie było hitleryzmu, nie było jaruzelizmu i tak dalej, no ale tam jednak bardziej wolnego rynku tak jako takiego to nie było. No i Margaret Thatcher dopiero w 79 roku, czyli od powiedzmy 49 do 79, to 30 lat tych
państwowej, można powiedzieć, gospodarki. Margaret Thatcher doprowadziła do jakiegoś tam wolnego rynku. No i Corbyn teraz powiedział, że on chce z powrotem wrócić do tego, co było przed Margaret Thatcher. I ludzie jednak pamiętają. Młodzi nie tak za bardzo, no ale ci w średnim wieku, no to wiedzą, co to było przed erą Thatcher o co to wszystko dzieje się. Sanders, no to ma ten luksus, można powiedzieć, że Amerykanie nie wiedzą, co to jest socjalizm. No wiedzą o Soviet Union, no, ale to młodzi mówią, że to nie będzie jak Soviet Union. Wiedzą o Solidarności w Polsce, że kiełbasy brakowało, no ale to też mówią, że tak nie będzie. Wiedzą o Kubie, wiedzą o Wenezueli, no ale Sanders i socjaliści przedstawiają im te drzwi do tego raju socjalizmu, no i spora, duża ilość ludzi jednak jest skłonna do tego, żeby zapukać do tych drzwi, ale nie wiadomo, czy oni naprawdę zdają sobie sprawę, co tam jest. Te puste półki w sklepach ocet i w zasadzie praca taka, że oni udają, że płacą, a my udajemy, że pracujemy, tak? Jest to makabra, no i to jest ostrzeżenie dla partii demokratów, to co się z Corbynem działo, że no, Brytyjczycy nie za bardzo lubili jego podejście do kraju, podejście do kultury, podejście do patriotyzmu. W grudniu wiadomo było, że to chodziło o ten Brexit, czyli wyjście, chodziło o to ten socjalizm, nie chcieli tego, żeby został premierem. Johnson to no, tłumaczył, że tam te wszystkie rejony trzeba będzie wyrównać, no bo to tak jak i w Ameryce jest. W Ameryce te wschodnie i zachodnie wybrzeża, te wielkie miasta to są socjalistyczne, no bo tam są pieniądze i tam jest opieka największa, ale cały środek Ameryki no to w zasadzie jest konserwatywny. I Corbyn jest no nie jest patriotą, nie jest za Anglią, można powiedzieć, nie jest za tym trzonem całej Wielkiej Brytanii. Tak jak konserwatyści jednak uzyskali bardzo dużo ludzi, którzy przeszli z Partii Pracy w 2019 roku, no bo doszli do wniosku, że on po prostu nie jest patriotą. On się spotykał z najróżniejszymi grupami terrorystycznymi, spotykał się z najróżniejszymi socjalistami. No nie ma tych takich wartości, nie ma tych wartości jednak. Mimo wszystko Brytyjczycy, tak jak i Amerykanie, no większość ludzi na świecie, no to może ten Bóg, honor, ojczyzna, no to jednak jeszcze jest w społeczeństwie, jeszcze jednak jest rodzina, uczciwość i jakieś tradycje i przywiązanie do własnej kultury. A Corbyn po prostu to jest zwykłym internacjonalistą normalnym, tak jak i Sanders, jest po prostu, należy do międzynarodówki, no i ma w nosie cały patriotyzm. Większość ludzi, ponad 50% ludzi, którzy odeszli z Partii Pracy i przeszli do Johnsona, powiedzieli, że on nie jest wystarczająco angielski. No i było dużym powodem. Również tam pokazywał w niektórych momentach te sprawy antyżydowskie i tak dalej. No i większość ludzi jednak też widzi, że to nie jest te
propalestyńskie, antyżydowskie zachowanie, też nie jest w wielu oczach pozytywne. Nienawidził NATO, także cały ten trzon obrony, można powiedzieć, militarnej. Tak samo ten Trident, cały ten system antynuklearny, który daje Anglii jakieś poczucie bezpieczeństwa, no on w zasadzie był przeciwko temu. Sanders ma te same problemy. On nie ma tych podstawowych wartości kultury amerykańskiej, wolność wypowiedzi, wolność demokracji, czy przedsiębiorczość ludzi. No, przedsiębiorczość ludzi, którzy przez swoje ryzyko, ciężką pracę i tak dalej osiągają to, co można osiągnąć w Ameryce. Nikt normalny nie pojechałby na podróż poślubną do Sowietów, do Związku Radzieckiego. No a on jednak pojechał. No tak, typowy komunista, który nigdy nie pojechał do Izraela, mógł tam mieszkać. Całe życie spędził w Ameryce. I to jest właśnie makabra, że ludzie widzą, że nikt normalny nie chwaliłby, powiedzmy, każdy Amerykanin, który ma jakiś szacunek dla nauki amerykańskiej, dla szkolnictwa amerykańskiego, dla sztuki amerykańskiej, nie zgadza się z Sandersem, jeżeli on zaczyna, powiedzmy, śpiewać pochwały na temat kubańskiego szkolnictwa, czy śpiewał różne pochwały na temat sowieckich zdrowia, czy mieszkań. No, to jest człowiek, który on przez całe swoje życie robił. Wszyscy inni, pomimo wszystko, że też socjaliści, też lewicowi i tak dalej, no ale jednak mieli w sobie jakiegoś troszeczkę tego patriotyzmu, troszeczkę tej no miłości może nie, no ale jednak szacunku dla Ameryki, a Sanders, no to on nie chce zmienić Ameryki, on chce wymienić Amerykę. Sanders po prostu chce wyrzucić chrześcijan, chce wyrzucić białych, chce wyrzucić Europejczyków, po prostu chce podmienić Amerykę. No tak, także on to jest za podmianą, to czyli to jest cały ten plan komunistów sprzed lat. Możliwe, i on sobie wyobraża, że to przeprowadzi. No bardzo dużo ludzi sobie przeprowadzi. No i jeżeli on wygra tą nominację na kandydata na prezydenta, no to jeżeli on stanie, powiedzmy, do rozmów, czy do walki o prezydenturę z Trumpem. No a Trump, tak jak tu widać, tak, America first, czyli Ameryka na początku. Ameryka jest wspaniała, daje szansę. No bo daje, cały świat jednak przyjeżdża do tej Ameryki, bo polityka system polityczny jako taki od 250-270 lat pozwala na to, że jest jakiś tam porządek i postęp w przeciwieństwie do najróżniejszych innych krajów. No i Boris Johnson tak samo pokazał, że ten jest ten patriotyzm brytyjski, że oni jednak, Wielka Brytania czy Brytania jest ważniejsza od Unii Europejskiej, no bo kiedy Unia Europejska zaczynała mówić, co mają gotować Anglicy, Brytyjczycy w swoich garach, no to był najwyższy czas, żeby po prostu ich wykopać. Brytyjscy wyborcy no zdecydowali, że nie chcą przywódcy takiego, który nie reprezentuje ich wartości, nie reprezentuje ich spojrzenia na świat. I Partia Pracy ma sporo
do odrobienia, to oni raczej nie powstaną z tego upadku przez ładnych parę lat. Myślę, że Partia Demokratów również dostanie niezłego kopa teraz w listopadzie. No, te szranki się przemienią. Myślę, że dużo demokratów przyjdzie jednak do partii republikanów, konserwatystów, no ale jest cała grupa ludzi, szczególnie nielegalni emigranci, którzy demokraci doprowadzą do tego, że oni dostaną prawa wyborcze za 5-7 lat i 2024 albo 2028, no to będzie wielka batalia. Będzie wielka batalia znowu o Amerykę. Te następne 4-8 lat pompowania tego socjalizmu, komunizmu w szkołach podstawowych, średnich i wyższych będzie jeszcze na 3 razy szybsza i bardziej efektywna. Także Ameryka idzie w złym kierunku. Jest jakieś odsapnięcie teraz będzie z drugą kadencją Trumpa, no ale potem komuniści po prostu zrobią wszystko, żeby jednak wymienić Amerykę. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można zasubskrybować. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.